To już koniec bajki. Teraz czas iść spać. O nie! O tak, Aniu. Chcę teraz obejrzeć wiadomości. Ojejku, chcę się jeszcze pobawić. Jutro będziesz się bawić. Dzisiaj sama umyję ząbki. Już umiem to robić. Uczyliśmy się tego w przedszkolu, kiedy przyszedł pan dentysta. Skończyłam, mamo. Idę już spać. Dobrze. Świetnie sobie poradziłaś, Aniu. Jeszcze tylko troszkę ci pomogę. Dobrze. Jestem już taka zmęczona. A teraz czas do łóżka, Aniu. O, Lenko, jesteś już w łóżku. Tak, chce mi się spać. A więc dobranoc, słodkich snów. Dzięki, dobranoc, mamo. Jak tam, Aniu, ciepło i przytulnie? Tak, milutko i cieplutko. Więc dobranoc, słodkich snów. Dziękuję. Dziwnie tak spać w osobnym pokoju niż Lenka. Na pewno wkrótce się do tego przyzwyczaisz. A teraz śpi już, zgaszę ci światło. Mamusiu, przyniesiesz mi moją laleczkę? Jasne. Proszę bardzo. Dzięki. Dobranoc. No, obie już są w łóżkach. Jest coś ciekawego w telewizji? Na tym kanale nic. Sprawdzę inne. Nie mogę zasnąć. A ty, laleczko, śpisz już? Ale mi gorąco. Ojej, a teraz znów zimno. Lenka już pewnie śpi. Pod kołdrą jest ciepło i przyjemnie. Chce mi się pić. Chodź, laleczko, idziemy się napić. Mamusiu. Nie możesz zasnąć, Aniu? Chce mi się pić. Dobrze. Chodź, dam ci coś do picia. Proszę bardzo. Dziękuję. Chodź, zaprowadzę cię z powrotem do łóżka. Dobrze. Mam nadzieję, że teraz już ładnie zaśniesz. Tak, dobranoc, mamo. Co to za dziwny dźwięk? Szybko, laleczko, pod kołdrę. To burza? Nie bój się, laleczko. Teraz hałas ucichł. Może wyjrzymy przez okno, laleczko? Mama mówi, że wszystko jakoś zawsze można wyjaśnić. Och, to tylko dziadek. To dziadek przesuwał kosz na śmieci. Nie ma się czego bać, laleczko. Wciąż nie mogę zasnąć. Chce mi się sikać. Chyba znowu muszę wstać. Ale tylko na chwilkę. Teraz łóżko jest zimne. Potrzebuje też misia. Siedzi tam samotny na szafce. Pewnie czuje się opuszczony i się boi. Co to było? Coś szeleści w moim zamku. O nie, laleczko! Coś tam jest? Nie bój się. Na pewno można to jakoś wytłumaczyć. Ale ja nie sprawdzę, co to jest. Ania, co się dzieje? Nie możesz zasnąć? O, Lenka, jak dobrze, że przyszłaś. Coś szeleści w moim zamku. Coś szeleści? Zaraz sprawdzę. Uważaj! Przecież duchy i potwory nie istnieją. Tak, wiem. Ha, Aniu, zobacz! A!
Ojej, Niki, to ty? Nie zauważyłam, kiedy weszłaś. A to ci potwór, ha, ha, ha. Wiesz co, nie lubię spać sama w pokoju. Jeśli chcesz, mogę zostawić otwarte drzwi. Tak, Lenko, to świetny pomysł. Teraz Niki też będzie spać ze mną. Świetnie. Mam dla ciebie coś jeszcze. Zostawię ci moją latarkę i misia. Teraz już nie będziesz się bać. Dziękuję, Lenko. Jesteś cudowną siostrą. Ty też, Aniu. Dobranoc. Ale mi się chce spać. Co to? A! Co się stało, mamusiu? Ależ się przeraziłam. W moim łóżku jest wąż. O, to mój gumowy wąż. No tak, bawiłam się nim tutaj. Zapomniałam odłożyć go na miejsce. Przepraszam, mamo. No wiesz co, Lenko? Nie ma się czego bać, mamusiu. Wszystko przecież da się jakoś wytłumaczyć. Jeśli podobał Wam się odcinek, dajemy łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, wciskamy przycisk subskrybuj kanał. Dziękujemy!